poprzednim odcinku. Andropauza, menopauza następuje. Również z powodów hormonalnych nasz organizm się przedstawia w trochę inny tryb. Nie jest jeszcze całkiem tryb starzenia pełnego. Oczywiście to, co widać na twarzy, jest i w wątrobie, i w mięśniach, i w skórze, i w innych częściach ciała. W przypadku chorób, również tych przewlekłych, no przynajmniej w przypadku większości chorób, możemy sobie pozwolić na zażywanie dosyć dużej dawki. Tu nie ma tego ryzyka jak w przypadku ciąży. Organizm każdego z nas się musi zmagać z mnóstwem stanów zapalnych przez cały czas. I tak powoli w swoim życiu przechodzimy do kolejnego etapu, prawda? No, ten ostatni etap jest oczywiście najtrudniejszy, to jest etap rzeczywistej starości już, który u każdego następuje w innym czasie, jeszcze bardziej zróżnicowanym niż poprzednie etapy. No, ale powiedzmy, że jest to taka emerytura organizmu już. Zazwyczaj ten stan osiągamy w momencie, kiedy zaprzestajemy dużej aktywności. Często jest tak, że zaprzestajemy, dlatego że on nadszedł. No powiedzmy, mamy 70 lat, już nie wybierzemy się na wędrówkę górską, już nie będziemy mogli pracować 12 godzin na dzień, prawda? I w tym, na tym etapie myślę, że absolutnie wszystkie nasze suplementy w dość dużych dawkach będą bardzo nam pomagać. Każdy z tych suplementów może być wtedy i powinien być zażywany w dość dużych dawkach. Po prostu organizm robi się wtedy bardzo leniwy i wszelkie popędzenie go, danie mu motywacji, żeby jeszcze działał, jest bardzo korzystne. Witamina D3. Otóż, jak badano naturalne stężenie witaminy D3 w tych populacjach, które mają jej nieograniczony dostęp, czyli na przykład plemię hadza na równiku, które, prawda, nago 12 godzin dziennie na słońcu, czy Eskimosi naturalnie się odżywiający, którzy z tłuszczu foczego mają kilka milionów jednostek w ciągu jednego dnia. Otóż okazało się, że wszyscy prawie mieli między 70 a 100 nanogramów na mililitr witaminy D3, ale nie wszyscy, prawie wszyscy, za wyjątkiem kobiet w ciąży, osób ciężko chorych i właśnie osób bardzo starych, bo one miały od 100 do 130, czyli miały więcej. Z tego wynika, że podwyższenie jeszcze ilości witaminy D3 w tym ostatnim okresie jest bardzo, bardzo korzystne. I prawdopodobnie podobnie się tyczy innych suplementów. Ich przyswajalność spada. Jelita już tyle nie wchłaniają. W związku z tym dajemy większą dawkę, ażeby było więcej w organizmie. No i to jest najlepsza recepta na to, żeby przez całe nasze życie podążać zdrowo, zasilać nasz organizm w każdym momencie potrzebnym dla niego i żyć w harmonii z ciałem. Nie przegap kolejnego odcinka.